Szczęść Boże, moi drodzy, w szóstą niedzielę po Wielkanocy, niedzielę, która nosi łacińską nazwę Exaudi, Panie, wysłuchaj głosu mojego. 29 maj 2022 roku, ten poranek jest porankiem, w którym jako Kościół przychodzimy do naszych świątyń po to, aby wołać i prosić o wypełnienie obietnicy, którą dał nam Jezus Chrystus, który powiedział, że On odchodzi do Ojca, wraca do domu Ojca, ale nam pośle Tego, który będzie z nami, Ducha Świętego. Więc niedziela Exaudi jest czasem, gdy już nie ma z nami Chrystusa, wiemy, że jest już ze swoim Ojcem, jest czasem, w którym oczekujemy na wylanie, zesłanie Ducha Świętego na wszystkich wierzących. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 8 rozdziale, w 27 wersecie, Salomon tak powiedział: oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Salomon mówi tak o świątyni, o miejscu, przybytku, do którego przychodzili wszyscy wierzący Izraelici, po to, aby wejść w Bożą obecność, aby z Bogiem obcować, z Bogiem rozmawiać i słuchać tego, co Bóg ma im do powiedzenia. Jak dziś my, w ten niedzielny poranek, postanowiliśmy uczynić? Jaka będzie dziś droga mojej niedzielnej wędrówki? Czy rozpocznie się od spotkania z Najwyższym w Jego świątyni, w Jego domu Bożym, w tak bliskim sercu każdego wierzącego człowieka? Czy też będzie to droga, która będzie wiodła przez ulice, miasta, wsie tego świata? Z dala od Bożego Słowa, przeżywaniu może przyjemnych wycieczek rowerowych, wyjazdów dla poznania piękna Bożego stworzenia. Ja zachęcam Was do tego, aby ta droga była jednak dziś drogą Bożą. Pomimo tego, że niebiosa i niebiosa niebios nie potrafią objąć majestatu i potęgi naszego Boga, aby była to droga, którą traficie do domów Bożych, w których będziecie mogli razem z innymi wierzącymi przeżywać niesamowitą społeczność i razem wspólnie modlić się o wylanie i zesłanie Ducha Świętego, o przebudzenie dla każdej, każdego z nas, o przebudzenie dla całego naszego Kościoła, dla całej naszej Ojczyzny. Przygotujmy nasze serca na to przebudzenie. Przygotujmy nasze serca na wylanie Ducha Świętego. Przygotujmy nasze ciała, aby stały się świątynią Ducha Świętego. Abyśmy byli świadkami Chrystusa, prawdziwymi, wiernymi i wiarygodnymi Jego uczniami. Boga nikt nigdy nie widział, mówi apostoł Jan. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Jeżeli chcemy poznać oblicze Boga, to musimy spojrzeć na bliźniego, którego przede wszystkim musimy pokochać. Nie możemy kogoś nienawidzić i mówić, że miłujemy Boga. Musimy pojednać się z tymi, którzy gdzieś na drodze naszego życia może podkładali nam kłody. Musimy przebaczyć tym, którzy nas zranili, albo sami poprosić o przebaczenie innych. I wtedy zacznie w nas wzrastać miłość. A jeśli będziemy wzajemnie się miłowali, wtedy będziemy odczuwali Bożą obecność, wtedy będziemy mogli nazywać się dziećmi Bożymi i Jego uczniami. Proszę Was dziś, udajcie się do swoich świątyń. Przeżyjcie społeczność z Waszym Bogiem. Podziękujcie za miejsca modlitwy, za miejsca pocieszenia, radości, miejsca, w których możemy wyznawać nasze grzechy, za miejsca pojednania. A zobaczycie, Pan Bóg ubogaci Wasz dzisiejszy dzień, ale to też doda Wam siły na każdą kolejną chwilę w nadchodzącym tygodniu. Błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.